Tak, nie ma już kolejnej sondy. 28. Chyba. Wszystko. Tak. Już jest akcja, także. Dobrze. Witamy. Jeżeli zastanawiacie się, czy wycięcie katalizatora coś daje, no to dzisiaj się dowiecie, czy coś daje, czy nic nie daje. Wprawdzie nie są to katalizatory jako jeden czy tam dwa, bo ogólnie w tym samochodzie są cztery, więc wycinamy drugie za sondami, tak? Mhm, no. Tak. Te, które teoretycznie nie są sprawdzone i są po prostu dodatkowe, więc zobaczymy, czy coś to daje. W necie są jakieś filmiki, gdzie powinno dać to 20-30 koni, no my to sprawdzimy na 100-200. No to działamy i będzie widać, co wycinamy, co robimy, no i pomiar na końcu, przed i po, czasy, zobaczymy, co to daje. Czy ciąć i czy jednak ekologia. Moc, i 250 zł. Serio? Już sprzedałeś? Tak. No to zobaczymy. Dobra, jedziemy. Mamy pomiar. 100-200. Przed, w ogóle przed modyfikacjami. Tak. Wszystko? Nie. Można wyjechać. No dawaj, byleby się nie rozjebać. No i tam. Stuwa. Haczka. Wibruje przy odcince. Tak, ale dobrze idzie. Paczka 50. 60, 70, 80, 86, jeszcze dyszka. Dobra, od kiedy? Już. Dobra, no, więcej by ciężko było. Tak, 20, 38. O kurwa, ślisko. No, ślisko. No. Ale kurwa, podniosło, ale idealnie nie ruszyłem kierą. Idealnie wiem. Kurwa. No, poczułem jak po fruwa. Tak. Szanowny kurwa, się unosił. Aż mi się chłopie podniosło, no. Bo jeszcze było ze 150. To jakbyśmy mieli jeszcze z 20 do dobicia, to... To nie ma szans. Kurwa, byśmy to dobrze tańcowali. A akwaplanacja, jak to? to jest śniego planacja. 20-38, no. A 100-150, 6-38. I dopiero... No i to jest to taka, powiedzmy, mniej więcej zasada, że 100-150, to potem musisz pomnożyć ten czas przez 2, to masz 150-200, no nie? Tak. Czyli jak dodasz jeszcze ten pierwszy, to masz około tych tak. trzech. A gdyby nie zmienił tak długo biegu i go w ogóle zmieniał, nie przebił jeszcze przy ile? 190 przebił bieg? Jakoś tak. Tak. Masz tam ten wykres, to gdzieś powinien, chyba że nie widać na nim. Chociaż nawet nie, liniowo idzie. Bardzo nie było, no. Potem zrobimy pomiar po katach samych katach. Tak, a potem po czopie. Tylko ten czop to ja nie wiem, czy on coś zmieni na plus tutaj w tej prędkości. No. Jak my mamy, bo tam jest z tego co widzieliśmy, to mapa wygląda tak, że w dolnym zakresie obrotów i na niedużym bucie to masz cały czas EFR 14.7. No to coś tu poprawisz, podlejesz go, tak? No to będzie może mocniejszy, no będzie. No to, ale to też tego nie badamy. A na wysokim bucie i wysokich obrotach masz znowu tam chyba 11,5 EFR-a. No to siwy mówił, żeby to można zubożyć, ale znowu pytanie, czy będziemy pod gaz to zubażać, czy nie zostawimy. Właśnie. Też tak. No. Tak. Się może okazać, że będzie to samo. Tylko, że zapona będzie mógł dźwignąć. Okej, okay, no to może coś tutaj, no. To tutaj. Będzie w stanie, ale też chciałeś, żeby na benzynie dało się jeździć i żeby na 9,5 się jeździło, bo tutaj niby masz 9,8 lat, no nie? Więc nie wiem, czy on tu stuka, czy nie. Czy sobie to wykrywa jakoś inaczej. No, będziemy patrzeć. No, bo jak będzie najgorsze, jak będzie wycofywał zapłon, to jest największa lipa. To najgorsze efekty daje, więc... No, słuchaj, zrobi jak zrobi. No, i tak jakiś... miało z samych katów być z 20 koni, więc, więc zobaczymy, no. Bo z całej reszty to już nie za dużo. To już jest silnik doskonały po prostu. Tak, to już nie da się więcej. Choćbyś chciał. To gasimy światełko w tunelu. Tak. Nasze jeszcze cienie zgasło, tak. Na szczęście. No. Stąd widać. Jesteśmy już na warsztacie. Co widać? A co to tam się wydarzyło? Oto dziad, oto France jedne. A to byśmy mogli strzelić, to byś, jakby tak, dobrze tylko zajrzeć. Penetrowałeś za głęboko. Dokładnie. Leżąc, bo tam nie zerkał. Koniu chciał się dostać jak najgłębiej. I wiesz, z przyzwyczajenia tam się wczołgiwał.
No, wyszły małe chodzki, klocki, ale dobra, no to jest nic. To, że tam podłużnica wstawiana z giela, to podobno niepotwierdzone, ale poprawia właściwości trakcyjne. To sobie wymienisz, chłopie. Wiem, patrzę tylko, czy podłużnica też jest trafiona, ale właśnie nie wygląda. Tylko to zawsze tak, wiesz, nie wygląda. A potem rozkręcasz pas i robi bzdęu. W ogóle ten Infiniti ma jakąś współpracę z Mercedesem, nie? Czemu? No bo jest ten mały taki KX... 50. 30. 30? 30? No. I to jest GLA. Serio? No. Ale jadę kiedyś i patrzę, ale dziwne GLA, patrzę, to nie wiedziałem nawet. Może coś tam, wiesz, jakby... Nawet 100% tylko ma ten środek trochę inny i... Mhm. To najważniejsze. Dodać mocy. Bo 20 koni po samych katach przybywa. Nie? Tak. Tak. Po tych drugich. Aha, to dlatego robiliście wczoraj porównanie, żeby wiedzieć, jak będzie szedł do tego. No te. No to spoko, za sądą. No, to tak samo było w tamtym. I to wiesz, tylko jak mi się to uda tu rozkręcić. I tu rozkręcić, wyciągnąć tego X, Y pipa. Proszę? Że ten tłumik jest tu w ogóle niepotrzebny. Tak, to tu powinien być rezonator, to dlatego już tutaj jest troszkę... Jest spawane. Aha. To tu był rezonator. Dobra. I go nie ma. Widzisz, bo to ma nawet osłonę termiczną pod niego. Tak. Czyli to jest to, co... To ten mod już jest zrobiony. Ale ma przykładnie z tyłu? Ale jaja. Tak. Bo ma skrętną oś, nie wiem po co, ale jest, no. Żeby się miało co psuć. Dokładnie. No i to z srebrzanką tu jebane. Coś tu było robione, no tak dziwnie, że ktoś to robił, nie po co. Dziwne, że to jest starszy pan, może on już był głuchy i chciał wiedzieć, czy samochód jest odpalony. To nie tak było. Na pewno. To przez to, nie? Mhm. Ten starszy pan. No to będzie spoko, bo jak teraz się te katy wydupi, to już będzie pewnie git. No. Na tyle, że będzie okej. Okay. No to nie będzie trzeba tego robić. Szkoda, że jest tak kurde pospawane elektrodem. Słuchaj. Trzyma się? No. Przynajmniej jest duża szansa, że się rozkręci. Bo już było rozkręcane. Nie, chyba nie będzie. Przynajmniej jak się do panewek zagląda, trzeba rozebrać silnik. No. Bo nie ma dostępu. Mhm. Proszę? Myślisz, że tak? No, czytałem o tym silniku, że do miski ściągnięcie nic nie daje. Bo? No bo jakoś nie wystają panewki, bo są coś... Trzeba patrzeć na tych panewki? Aha, no nie, ktoś tam pisał. Ktoś tam pisał, komu silnik wypierdolił, wiesz? Jakimś gościowi z Warszawy. Że jak sobie przelejesz oleju za dużo i to się może stać tak, że ci balans... od wału moczy się w oleju, to mocy tracisz bardzo dużo i na sprawności oleju, bo się pieni i tak jakbyś ręką o wodę, no nie? Bo zadupca ci, wiesz, balans o olej, no nie? To jest teoria oczywiście, teoria teorią. Tak, praktyka praktyką. Że za dużo nigdy nie zaszkodziło, tak? No. A tu lało się z tego. A pan mówił, że wymieniał. No, 2000 km temu. Mhm. Może właśnie gdzieś tu? Też gdzieś w transferze, tak. Filterek odkręcony. Kurwa, tam też był olej? No raczej. Taki sam. Bo tu powinien być X-pipe zamiast Y-pipe'a i to by było okej, okay, bo by było, wiesz, mieszałyby się tak i by się dalej zapierdalała. Tu nie po chuj robią tak, zaraz robią tak, no. Stąd sobie będziesz musiał pociągnąć, tak? Stąd? Nie stąd. Stąd? Albo z tego jeszcze jakoś, no pewnie to będzie trzeba zamienić. Na... Tu będzie, wiesz, krosowane i pójdzie sobie dalej, no nie? Trzeba by było obciąć tu. I złożyć do tego na chwilę i zobaczyć, co się będzie działo. I może byłoby takie... Tu zaraz gorzej jak otworzysz to, a tam już ich nie ma. Jest taka szansa. Może tak być, że tam już ktoś ingerował i moc podniesiona, a osiągi obniżone.
przechodzimy do tych katów. Kurde, to dobrze wyglądają te śruby. Tak. To się podkręca. Co tam widać? To będzie do wymiany, ale to każe akro powiemnić. To jeszcze nie będzie ciekło, jak złożymy. Mhm. Zobaczymy z tej strony. Obleci jeszcze. Obleci. A! Ale jest to piękne. Mateusz mówi, że za taki wydubany dostał 200. Jest rozdupcony, tak. Trzeba wziąć tą reklamówkę jakąś. Że tak to 50 zł dają za takie rozwalone, ale jak masz kogoś, kto to faktycznie zmierzy normalnie, to dostaniesz normalną kasę. Aha. Czy zarobisz na tej robocie? Dokładnie. Ekologiczny rzeźnik. Przytrzymasz mi jakoś? Też uda? Tak, nie ma już kolejnej sondy. Wiesz? No tak. Mocny skórę. Wydaje mi się, że tam wcześniej, że łatwiej w tym. Tak? Łatwiej się szło. Chyba jeszcze by go odkręcił w sumie. To odkręć go. Sądę. Ale to może go wytukę tu i odkręcę i wysypię, co? Uh-huh. Bo tak to będzie ciężko go będzie wytuc. Tu jest na dwóch śrubach, a sądę się odepnie. Nie będziemy wykręcać jej. No to luksus. No, to wytuczemy go, wysypiemy go. Łatwiej będzie się tu wytłukać. To, no dużo, bo nie będziesz ten oporu miał. O! Jak to tam wygląda? O, już widzę te 5 koni więcej. Już jest, na pewno. Sprawa już się prawie rozwiązała, jak widać. Już tylko wata. Wybebeszone, montujemy. Teraz tutaj. O! Opie. Od razu słychać. Diagnosta będzie wiedział. Odstrzała. Ale tu puściutko. Tu jeszcze masz pośruby. Furka już na dole, wlewamy olej i będzie test. Soundcheck. Bo zobaczymy, ile zapłacą za te katy. Widzę, że się wysoko podnosi. O kurwa. Za krótkie są ach, jebane. Za krótkie są dane te teleskopy. Tak, bo ciężko jest dobrać tutaj, żeby były ok. Co kupiłeś? Valvoline'a? Tak. No V8 to Valvoline. No V, tam też jest Valvoline. VV. Mhm. Silej jakby się przydał. No coś tam głośniej. Prościutko. O Jezus. Jak? Daj mu troszkę gazu. No, dobra, coś tam jest głośniej. Tak, wyjedź, daj mu to zobaczymy jak to gada teraz. Będzie jakieś porównanie. O, głośniej. Co, nagrywasz? Tak, już nagrywam. To już jesteśmy po... Jesteśmy na wizji. Tak. Dobrze, to ja tutaj przyłączam na DS, czyli do przodu sport. Do przodu sport, tak. Paliwo to samo, miejsce to samo, warunki może trochę lepsze, bo przynajmniej nie pada śnieg. No i będziemy patrzeć, co się dzieje. Katy wycięte, 2. Czyli jest gorzej, bo jak jest śnieg, to się ślizgasz, tak? Tak. Więc jedziesz szybciej. Dobra, tylko do mnie do dupy dojeżdża. No to ładuj. Aha. O, poszedł. Tak, poszedł dobrze. 120, 130, 140, 150, 160. Mniej szarpie 70, skrzydło, czujesz? Tak, 80, 90. Brzydko przerzucił. 95, 7, już. Dobra. O kurwysyn. Ile? 18-15. No? To 2 sekundy lepiej. To dużo. No, od pierona. Jeszcze można w drugą stronę dla porównania zrobić, żeby nie było, że z wiatrem. No. Się nawrócimy. Dobra. Bo to jest od pizdu więcej. 10%. No. Jeszcze z
zobaczy. No i tak samo płasko. No nie, no ta sama droga. Mhm. Ale jaja. No. Różnica jest konkretna. Tak jak jedziesz, to w ogóle nie czuć różnicy. Nie, w sensie, nie, bo to nie, to są już, nie są sekundy, tylko dziesiątki sekund. No nie, to bez znaczenia, ale... To spoko. Kupa. Trzeba kolejny wycinać. A to już kolejne. Dobrze, bo to Durango SRT 6.4 to ma tam 15 coś chyba. Tak? Tak. Tylko że jest cięższy chyba dużo, bo waży 2,5 tony. Mhm. Ma 500 koni, no nie? Czyli w sumie 100 więcej niż to. Niecałe 500 tam chyba jest. 480, coś takiego. Mhm. No, sprawdzi się jeszcze w drugą stronę i już będzie. No może być to z wiatrem, no to się jeszcze, wiesz, bo wieje dzisiaj dość mocno. No wiem, no ale to w drugą stronę byśmy musieli mieć 24. Tu w prawo. 22 byśmy musieli mieć, sorry. Żeby wyszło na to samo. Spokojnie, nikt nas raczej nie dojedzie, byleby tylko nie zaczęli wyprzedzać. No, ja bym jakoś zaczynał, bo to mamy... Masz jechać. Tak, ale nie, no tu nam napierdala w ten. Teraz jest z wiatrem. Ale tu jest trochę w dół, widzisz? Widzę, ale nadal akceptowalnie, 17 sekund, no. Tak. Słuchaj. Wycinać. Nie, no jest wyraźnie lepiej. To nawet, no, mówię, w dwie strony to i tak jakby nie było, to gdzieś jest poprawa. Wyraźna poprawa, bo to nie jest trochę, tylko jest odpierona lepiej. A z której strony by nie wiało, to w te dwie strony i tak... Tu nie jest gorzej na tyle, a to jest 0,7 spadku, no nie? Mhm. No jakby jest verified, no nie? Tak. No, bo tam do 1% chyba jest. Mhm. No. No to wszystko wiemy. Czyli katy nie te, które, nie te między którymi są sąd, w sensie nie te katy między jedną a drugą sądą, tylko te za drugą sądą, tak, które są w sumie ekstra, a po prostu są. 400 metrów. Nie są, to, to znaczy są ekstra, jak i wytniesz. No, wtedy są bardzo ekstra. Tak. Dobra. No to spoko. Wszystko gra. Pozdrawiamy.